Siemaneczko, witam wszystkich w 17 części Let's Play Mafia. Przypominam, że ostatnio zakończyliśmy odcinek pogrzebem Franka. Oczywiście Franka w trumnie nie było, bo go przecież puściliśmy. Co prawda na razie nikt o tym nie wie i łyknął tą bajeczkę z pogrzebem, ale coś czuję, że prędzej czy później to się wyda. Ale to nie oznacza koniec problemów rodziny, wręcz przeciwnie. Teraz musimy zająć się papierami i prokuratorem. Więc musimy zrobić zapis Salvatore, który czeka na rogu ulicy w pobliżu stadionu w Hopcon. Dobra, to co to jest za gość? Średnio pamiętam, szczerze mówiąc. Pogadamy tutaj z chłopakami. Tommy? A, dobra. Hey, Tom. Coś mi powiesz? Pauli albo Sam? Nie wiem, który to z was. What will it be? Niczego, widzę, że nie masz jakiejś rozmowy. Dobra, zajrzymy jeszcze do Vincento. Czy jakąś giwerkę nam da, bo chyba nic nie mam, dokładnie. Wolę to posprawdzać, żeby czasami... omyłkowe... Good evening, Vincenzo. Nie poszli na pusto. Chyba coś mi dasz, prawda? Tonight I'm doing a little burglary, so I need something for a quiet little... Może jakiś tłumnik? Tommy, a good old bat would do the trick. When you hit someone over the head from behind, they should be out cold for a while. Okay. Be on the safe side. Take this here Colt 1911 too. Dobra. I'll keep my fingers crossed, Tommy. No i słusznie. Może być ciężka misja, będzie dużo skradania i tak dalej. Trzymam coś w dłoniach. Schowałem to, prawda? Nie wyrzuciłem, nie. Schowajmy sobie to, dobra. No i co, bierzemy jakieś autko. Które wziąć autko? Takie szybkie, fajne autko. Ostatnio sprowadziliśmy, a jest pomarańczowy. Dużo skradania, jeśli trafimy na prokuratora. Co prawda on ma być na jakimś balu czy tam gdzieś, to mamy go nie zabijać, więc no sprawa jest skomplikowana i delikatna. Możemy tam na pałę wszystkich zabić, niestety. Dobra, już wiem, kto to za gość. To jest włamywacz. Potrzebujemy gościa, który otworzy safe. Właśnie to jest ten Salvatore cały. Powiedzcie mi, gdzie on... Dobra, czymś tutaj. Dobra, i przez most lecimy. Włączmy sobie ograniczenie, bo nie mam ochoty płacić tutaj mandatu. A może skupię się trochę na gadce? O kurczę, ostrożnie troszeczkę. Tak, to jest ten nowy wózek? Chyba tak. Dłuższą przerwę miałem od nagrywania, szkoła się zaczęła i wiecie. Znaczy pewnie jak to widzicie, to szkoła już trwa miesiąc. No niestety muszę nagrywać z zapasem, już mówiłem to parę razy, no w moim trybie życia i tak dalej nie ma innego wyjścia. Muszę robić zapas, no i to całkiem spory zapas. Ogólnie teraz na zapasie, łącznie ze wszystkich trzech serii. O szlak, uważaj trochę. Łącznie ze wszystkich trzech serii, czyli ze Stalkera, Dragona i właśnie Mafii, no było około 20 a 30 odcinków. Nie z każdej serii, tylko tak łącznie. Tak chyba około 8 odcinków z każdej serii, tak mi się wydaje, tak mniej więcej. Dokładnie, szczerze mówiąc, nie pamiętam teraz. To jest sporo, naprawdę sporo. 8 odcinków z każdej serii, przyjmijmy taką wartość. Ale no niestety, wiecie, są takie dni, że mogę nagrywać codziennie po 2 odcinki. Przyjdzie taki okres, że przez tydzień nic nie nagram, albo nawet przez nawet większy czas. No i robi się wtedy kicha po prostu. To nie sprzyja co prawda komunikacji z widzami, ale za to zapobiega dziurom na kanale. W braku przepływu materiału. Mimo to uważam, że lepiej, żeby materiały ukazywały się w tym systemie jeden codziennie, który teraz przyjmuję już od dłuższego czasu i zdaję egzamin. Daję radę to utrzymać. Jest dobrze, w porządku. Może bym nawet zainwestował, że 2 w 1, znaczy zainwestował. Przejął system, że 2 odcinki w jednym dniu, wiecie, rano, wieczorem, ale niestety internet mi na to nie pozwoli. Tego już nie przeskoczę po prostu. Komp bym musiał chodzić 24/7, żeby to wszystko wysyłać i tak dalej. No nie. Niestety, jeszcze przez najbliższy czas będę miał ten internet, co mam. Nie mieszkam w dużym mieście, a raczej w małej miejscowości, w której no problem z internetem jest. Ta mała miejscowość nie jest pod dużym miastem, pod miasteczkiem. No i internet. Nie
niestety jest masakryczny. Dobra, to w lewo i potem w prawo. Panie Salvatore. Ogólnie tej misji nie zrobimy w jeden odcinek w sumie, na pewno, nie? Ale pewnie będą save'y i tak dalej. A w trakcie, bo mówię, żeby cała misja była tylko na jednym save, jest wręcz niemożliwe. Ale zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra, wejdziemy sobie tu na ręcznym. Tak, delikatnie tylko. Szlak. Siadaj, mordo. Evening, chief. Let's get moving. Great. So where are we going? Odzyskaj z linii prokuratora dowody. So, you can open any safe in the country, right? Almost every one, chief. And how did you learn that trick? My grandpa was in a business. It's inherited. The safes keep getting better, so a fella has to keep up with the times. No some tak. of the safes around these days are pretty tricky. Okej, zastanawiam się, którędy... A spróbujemy pojechać tutaj prosto. Czy tą furą już pod te górki tam powinniśmy sobie radzić w razie W? A chyba od tej strony nie było górek. Już w sumie nawet nie... Nie. Od tamtej strony na 100% była górka. Ale od tej chyba nie było, albo odwrotnie. Nie pamiętam, jak wiem, że ostatnio nie podjechaliśmy, tylko... Kurczę, nie wiem, czy to nie było właśnie z tej strony, ale teraz mamy zajebistą furę, więc no naprawdę. Jak teraz nie podjedziemy, to się troszkę wkurzę. Zobaczymy, jak to będzie. Sorki za te cały czas słyszalne szumy. Co prawda to nie drażni jakoś mega, ale słychać to, jak się tak na słuchawkach podgłośni tak znacznie. No niestety, Bandicam, kurczę, cały czas jakby pracuje mikrofon w Bandicamie. W OBS-ie, gdy nic nie mówi, mikrofon się włącza i nic nie łapie. I to jest akurat bardzo fajna opcja, naprawdę. W Bandicamie. Może to się jakoś włącza, nie wiem, no używam tylko Bandicama do mafii właśnie. Jakoś tak za bardzo go nie ogarniałem. Tylko tyle, żeby to nagrywać, żeby to jakoś wyglądało. Zajebiście mi się podoba to, że widać rozmiar pliku, który nagrywamy, który się właśnie zwiększa i my to wszystko widzimy. To jest fajne. No to zdejmijmy ograniczenie. Minusem jest to, że nie ma podglądu. To mnie wkurza. Nie ma podglądu tak jak w OBS-ie. Naprawdę, to jest bardzo wygodne. Ale niestety. A, tą furą podjedziemy. Tak, to tutaj było. Bo wtedy właśnie też od tamtej strony mówią, że nie podjedziemy, bo pod górkę. I tu myślałem, że nie będzie górki, a tutaj też była pieprzona górka. Oj, warcie, ale idzie rakieta, idzie naprawdę. Czuć, że to jest jedno z lepszych aut w grze. Oj, znaczy wyścigówki są szybsze, wiadomo. Ale no takie dojazdy wygodne, które trzyma się w miarę drogi. I zaraz będziemy praktycznie na miejscu. Znaczy nie o to mi chodziło. Chodziło mi... Aha, dowody obciążające. Znam, gdzieś jeden prokurator wróci pewnie niestety, cholera jasna. Będziemy mieli, kurczę, szybką ewakuację. Okay, we're here. Tu nie wiem, czy tam wysiądziesz, stary. Dobra. Takie, żeby nas żadne autko nie... Nie ten tego. Tworzysz to? Can you open it, Salvatore? I'll try, chief. No. Skoro umiesz otworzyć sejfy, to taka furteczka to żaden problem pewnie dla ciebie, co? Tylko żeby psiarnia nie zajechała. Będzie przysypał. No, tak myślałem. A, dobra. Be quiet and do exactly what I tell you. Co? Czekaj. Wydać mu polecenie. Zaczekaj tu, albo chodź za mną. Podejdź tu. Szlak. Tu, chodź. Wait here. Nie
wiem, czy tego właśnie nie spieprzymy. Gdzie on tutaj idzie? Prosto? Szlak idzie tu prosto. A nie, dobra, to zatrzymał się. Odwróć się, frajerze. To, no, mają Thompsona, więc no, i tak musimy ich ogłuszać. No i spadaj w tamtą stronę. O Jezus, idzie tutaj, o matko. Kurwa. A, wiedziałem. No, zajebał, no tak. Tutaj, chodź. Dobra. Wait here. Okej. Gościu pobiegł tam. Dobra, on tutaj zrobi przerwę na papierosa zaraz. Powinno być luźno. Dobra. Pięknie. Jeden pierdyknął, dobra. O, tam jest drugi koleżka, prawda? Dokładnie. Dobra, panie kolego. Nie wiem, tylko kurczę, jego ruchu nie widzę, czy on tam będzie cały czas. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra. Żontalu, drugi frajer też padł. Okej, zobaczmy, jak sytuacja wygląda tutaj. Tam się kręci przy schodach na pewno. Typek. Przynajmniej się kręci, bo go teraz nie widzę. Tam jest po lewej. Jakiś łachmaniarz. Dobra, tam jest. I o Jezus, tu jest dwóch? Serio? To niestety komplikuje nam trochę sprawę, bo dwóch na raz nie załatwię. Zamierzacie się jakoś rozejść? Czy tak nie bardzo? Mógłbym tamtego załatwić w sumie, a teraz już nie załatwię. Cofnijmy się tutaj. Kurwa, no i co? Oni tam będą sobie urządzać pogawędkę? No come on! Biegniemy tutaj. Zdążymy. Powiedzcie mi, że zdążymy. Nie obracaj się, Cfelu. Oh! Fuck! Nie! O, zdechnij! Ogłuszenie, kurwa! Już powinno mu wejść, no! Przypieprzę mu w plecy, come on! No już, kurwa, lubię tą misję, naprawdę. Chodź tutaj za mną, koleżko. O szlak, oż, kurwa, mać. Nie, no to już dobra, zabij mnie. Dawaj, zabij mnie. Dobra, tego nie było. Kurwa, frajer mnie zauważył. Z mojej winy. Niech to szlak. Tak, chodź tu. Wait here. Dobra. Okej. Dobra, poczekamy. Tego zabić jest akurat łatwo. Znaczy zabić, ogłuszyć niestety. Jakby można było ich zabijać, byłoby zajebiście. Szlak już się wystraszyłem, że się odwróci. Dobra. Drugi jest tam na kantynie. Znaczy kantynie w tej altance pieprzonej. Dobra.
elegancko. Teraz problem jest, że tam sobie siedzi dwóch. Tutaj się rozgląda kapuś jeden. Dobra, zobaczymy dokąd dojdzie. Czy kurczę, nie sprawdziłem jego trasy, to może być błąd. Wydaje mi się, że on tutaj niedaleko dochodzi. Że do tego skrzyżowania i się zaczyna rozglądać. O, dobra. Tam mamy dwóch kolesi, tylko... Tak, dobra. Chociaż ja muszę ich rozwalać. Oni tam są we dwójkę. Może sobie ich darujemy. Dobra, w trzech załatwiłem. Zobaczymy, czy to wystarczy, czy nie. Idziemy po naszego koleżkę, któremu tylko głowa wystaje. Tylko, aż głowa. Follow me. Za mną. Tędy powinniśmy się dostać. Znaczy, kurczę, dostać się. Jeszcze w środku nie patrzyłem, kto jest. Więc może, kurczę, wiesz co? A tutaj się wystraszyłem, że... Cię gdzieś zgubiłem. Poczekaj tutaj. Z tej strony nikogo nie widać. Dobra. Zwłoki. O, tamci się nie ruszają. Oni cały czas tam gadają, więc może nie zauważą go. Może możemy zabrać zwłoki? Czekajcie. Nie możemy nic z nimi zrobić. To nie Hitman. To nie Hitman. Pytanie, czy mogę wyjść tutaj już sam. W sensie, że... Czy otworzę drzwi? Otworzę, dobra. Czy w budynku jest ochrona? Nie! Nie! Biegną tu? O, szlak! Szlak! O, szlak! No nie! Kurwa mać! Czekaj tutaj. Pieprzona pokojówka w mordę. Komplikuje to troszeczkę sprawę, nawet bardzo. Ale no niestety. Nic na to nie poradzę. Czyli kurwa, niestety nie zauważyłem tej szmaty, że ona tam w ogóle jest. Jest problem, dobra, jest. Nie? Ale jeśli ona wzywa straż, znaczy strażników, czy musimy wszystkich zabić, czy wtedy nikt nie przyjdzie, czy mimo wszystko ktoś przyjdzie, bo to też jest właśnie taka rozkmina. Nie mam pojęcia, jak tamtych dwóch zabić. Dobra, no do wydawania rozkazów okej, ale... Wszystko dobra, ten kapuś ze schodów idzie. Idziemy tutaj. Teraz akurat nic nie widzę. Dobra, poszedł tam. Okej, chodźmy za nim. Kurczę, zaryznie na strzał. Wszyscy usłyszą strzał. Z kitu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra. Tam jeszcze przed domem jest jeden. A ciągle się zastanawiam, czy w domu są. Myślicie, że warto zaryzykować? I do nich strzelić? Czy może, kurczę, wiecie, pokojówką się zająć? W sensie, żeby ją ogłuszyć. Zamknij ryj. Zamknij ryj. Nigdzie nie idziesz. Dobra.
Mam nadzieję, że nie wezwała innych. Nie, no nie wezwała nikogo. Dobra, przed domem się kręcą strażnicy. Ale tu chyba już nikogo nie powinno być. Idziemy po naszego koleżkę. Tam ci sobie gadałem, tak, dobra. Okej. Dobra, czyli nawet jak nas przyłapie, jeszcze jest szansa, żeby ją uciszyć kijem. Więc to jest akurat na plus. O, tutaj kolego, tylko gdzie miał być ten... właśnie ten save, nie jest powiedziane. Pewnie na piętrze, bo to jest piętrowy budynek, to pewnie tak będzie. Tym gościem chyba przed domem by się wypadało zająć. On przez szyby może zerknąć, pewnie, no jest taka możliwość, tak czuję. To było za proste, idziesz za mną? Nie wiem, czy cię tu wprowadzać do środka, stary. Wait here. Zaczekaj, może tu? Ja zobaczę, nie będę przechodził przez dom, bo to jest ryzykowne. Gadają sobie, gadają. Zobaczę, czy z tej strony jest jakaś szansa, żeby go rypnąć. No jest problem, bo kurczę, jest dwóch. O, szlak. Shit. Zauważyli mnie. Dobra. Oparł się, kurwa, o powietrze. Dobra. Przeładujmy. No, dawaj strzelbę. O, bierzemy strzelbę i się wycofujemy. Dobra. Tak, nie to. Okej, okay. Jeszcze stajesz? No, bez jaj. Okej. Okay. Dobra, wycofujemy się. Zrobiłem to trochę na głośnego, ale... cały czas... mogę grać, kurczę, że... nic się nie dzieje złego. Co prawda muzyczka gra... dosyć nieciekawie. O, szlak! Biegnie ten flyer, dobra, nawet dwóch. Przygotujmy się na spotkanie pierwszego stopnia. Dobra. Okej, okay, przeładujemy sobie. Zabrali mi sporo HP, kurczę, nie mam połowy HP. Mogę to? Dobra, trochę amunicji jest. Okej, okay, dobra, strażnicy przed domem załatwieni. To mnie trochę uspokoiło. Czy jesteś tutaj cały czas? Jesteś, pięknie. Ja bym tutaj chętnie się rozejrzał za jakąś, kurczę, apteczką. Ale jej tutaj nie widzę. Za bardzo. To mi się nie podoba. Dobra. Szukam tego sejfu, ale tutaj nic nie ma. Przy okazji, to bo w sumie bardziej zależy mi teraz na apteczce. Obecny moment. To są schody na górę, to są schody na dół, dobra. Żadnej apteczki nie widać, kurczę. Zaklinowałem się, szlak. Fuck, nie przejdę tędy. A tutaj są też schodki na górę, spoko. Mam nadzieję, że nie przegapiłem nigdzie apteczki, jeśli ją widzicie gdzieś na... nagranie to kurczę szlak. Gaśmy to światło. To jest lipa, że ja jej nigdzie nie widzę. Nie, dobra, tu już zrobiłem kółko. Kurczę, dobra, to tutaj sobie zakończymy ten odcinek i w następnym dalej kontynuujemy. Nie będę tego ciął, nie było chyba tak tragicznie. Dobra, ale widzimy się za momencik. Na dzisiaj to tyle, więc trzymajcie się i cześć.